Witam Was, kochani, z dobrymi wieściami. Naprawdę są dobre wieści. Kto ma nastawione anteny do wewnątrz, ten z pewnością słyszy to, co ja w sobie słyszę, a nawet więcej i ponad to. Po wszystkich ostatnich lekcjach, od II Światowej, przez komunę, idąc dalej przez islamizację Zachodu, ostatnio przez wirusologię, przećwiczyliśmy, teraz ćwiczymy putinologię i nadszedł czas na właściwą konkluzję. To nie jest ostateczna konkluzja, to jest tymczasowa konkluzja. To jest w międzyczasie powinniśmy podsumować, czego nauczyliśmy się, co zrozumieliśmy, czy poznaliśmy siebie dobrze w tych dziwacznych sytuacjach, które przyszliśmy, zeszliśmy na ziemię po to, aby to przeżyć, poznać siebie, czego nauczyliśmy się, czego nauczyliśmy innych, czym podzieliliśmy się, jakimi doświadczeniami z innymi, którzy przyszli do nas i poprosili o pomoc. I jak zareagowaliśmy na tych, którzy chcieli nas zmusić do zjadania szczypiorku i innych tego typu dodatków do pokarmu dnia codziennego. Bo każdy dzień na tej planecie, każdy ziemski dzień możemy odbierać jako jeszcze jeden dzień w tym piekle, albo możemy odbierać go jako dar Boży, jeszcze jedna szansa na przeżycie świadomie danego nam dnia, chleba naszego powszedniego daj nam Ojcze, prosiliśmy, każdy dzień jest kromeczką chleba powszedniego i zjadamy go w całości. Nie wyciągamy tam rodzynek, bakalii z tego chleba, tylko jemy ciasto nam dane takie, jakie ono jest. Czy nam smakuje, czy nie smakuje, to jest rzecz indywidualna, na tym polega ta zabawa, nazwana szkoła życia na ziemi, a nawet wyższa szkoła życia. Uczymy się tutaj świadomie umierać, żeby później po wyjściu z naszych ciał dalej świadomie żyć. To słyszymy w sobie wszyscy, bo wiemy wszyscy, że trzeba będzie kiedyś stąd odejść. Nie chcę się powtarzać, ale jednak to zrobię. Trzeba stąd odejść tanecznym krokiem, z radością, poklepa Cię po ramieniu, gratuluję Ci. Nauczyłem się czegoś tutaj, nauczyłam się czegoś tutaj. To może powiedzieć każda dusza sobie i poklepać swoje ciało, swojego człowieka. Albo czuję, że trzeba będzie tu wrócić jeszcze raz. No problem, to nie jest, nie trzeba rozpaczać. Albo będę kontynuować po drugiej stronie niewidocznej zasłony. Widzimy się, prawda, przez zasłonę pewnego rodzaju, przez ekran. Tak to wygląda właśnie z sąsiednim wymiarem. Przejdziemy na drugą stronę ekranu, zobaczymy, że dużo zmian tam nie ma. To nie jest tak, że każdy, kto umiera, stąd duszyczka leci do nieba i wszyscy zostanie im wybaczone, niezależnie od tego, co zrobili. Tylko ci wrócą z powrotem natychmiast, którzy teraz już na ziemi stworzyli w sobie niebo, stan świadomości. Nie jakieś wirtualne niebo, nie katolickie, nie protestanckie, nie żydowskie, nie hinduistyczne, nie hindu... Niebo, stan świadomości. Ja jestem życiem wiecznie płynącym światłem. Ja wypływam z wiecznego źródła i wracam do wiecznego źródła, które jest we mnie. Każda dusza o tym wie, czy jej się podoba, czy nie, że w niej jest niebo. Może żyć jak w niebie, może się pieklić. Wolny wybór czego? Stanu świadomości. Możemy być niebianami, mieszkańcami nieba, nosicielami nieba,
ambasadorami nieba. Możemy pieklić się i świadomie być piekielnikami. Są tacy ludzie, znacie ich nazwiska, choćby z Facebooka, z telewizji, którzy świadomie mówią o sobie lub podświadomie, lub nieświadomie nawet, stwierdzają, a ja mam inne plany. Po owocach poznacie ich, mawiał Chrystus, po owocach. Także nie ma nasz Ojciec przed nami żadnych tajemnic, a naszym Ojcem jest wiecznie płynące, święte życie. Dla niektórych to nie jest świętość. Dla nas tak. To my mamy dać przykład upadłym istotom. Uświęcajmy życie. Nasze życie, życie innych istot we wszechświecie, życie flory, życie fauny, życie minerałów. Wszystko wokół nas żyje, promieniuje i pulsuje życiem. Wodę znaleziono nawet w kamieniach. Naukowo. Wszystko musi być teraz naukowo. Znaleziono wodę życia nawet w kamieniach. Mało tej wody, ale jest. Słowo jest zawiera w sobie wszystko, czyli życie. Bo życie zawiera w sobie wszystko. To jest wiedza hermetyczna. Wszystko zawarte jest we wszystkim. Boska wola niesie w sobie boski porządek. Boski porządek zawiera w sobie boską mądrość. Boska mądrość, miłosierdzie. Miłosierdzie, bezinteresowną miłość. A wszystko to zawarte jest w boskiej woli. Jeżeli żyjemy, kierując się uczuciem i myślą, bądź wola Twoja. I te myśli, te uczucia skierowane są do życia. Życie nas niesie. Bierze nas na ręce i niesie nas. Nie tak jak patyczek lub liść na rwącej rzece, Bóg wie dokąd go zawiezie. My jesteśmy świadomym liściem na rzece i wiemy, gdzie chcemy dopłynąć. I wiemy, że dokąd, nie że wierzymy, nie wierzymy, bo wierząc nic nie wiemy. Ufamy, nawet nie wierzymy, ale mamy zaufanie, że ten nurt bierze nas i niesie nas jako fala nośna tam, dokąd chcemy dotrzeć. I w ten sposób dotrzemy tam o wiele szybciej niż z wolnej woli, ponieważ skorzystaliśmy z prawa wolnego wyboru. Wybieramy sobie, bądź wola Twoja, Ojcze. Naszym Ojcem jest życie, naszą Matką jest życie. Ojciec i Matka stanowią jedną całość. Ja i całość jesteśmy jednym. Całość i ja są we mnie, a ja w całości i w jedności. To jest wiedza hermetyczna, tego sobie nie wymyśliłem. Wszyscy to w sobie mamy, wszyscy to czujemy. Kto słyszy w tej chwili to, co przez tego niedoskonałego jeszcze człowieka o imieniem Roman do was płynie, każdy z was wie, że niesie w sobie życie, bo inaczej by nie siedział naprzeciw ekranu i nie słuchał. Żyjemy. To my jesteśmy życiem, to my jesteśmy światłem, to my jesteśmy miłością, która zeszła i zmartwychwstała. Teraz jest właśnie okres przemyśleć, czym jest święto zmartwychwstania. To my zmartwychwstajemy. Z tych grobów zwanych skafander ziemski, ciało grzeszne, ciało fizyczne. Różne są nazwy tego ciała, ale jedno jest pewne. Wszyscy w tych ciałach o wiele szybciej możemy się rozwijać i uczyć. Czy uczymy się dobrego czy złego, to jest kwestia dobrego wyboru, wolnego wyboru. Ja wybieram sobie taką drogę. Drugi wybiera inną drogę. Każdy ma prawo się pomylić. Każdy ma prawo nie mieć racji. Każdy ma prawo zrezygnować ze swojej racji, o ile chce. Nadszedł czas
poznania samego siebie, podsumowania, czego nauczyliśmy się, jak przeszliśmy przez wszelkie, przez różne inscenizacje w naszych rodzinach i w świecie, czemu poddaliśmy się, czemu nie, i konkluzja. Konkluzja, tymczasowa konkluzja, to nie jest ostateczna konkluzja. Może dla niektórych to będzie ta ostateczna konkluzja, dla niektórych nie. Przyjmujemy konkluzję roboczą, chwilowo. Konkluzja jest taka, że żyjemy nadal. Przynajmniej my żyjemy nadal. I wiemy, że Chrystus jest w nas. Chrystus zabiera nas, przyciąga nas do siebie. Jego światło, Jego miłość, Jego dobroć. I ten stan świadomości, to pole promieniowania, to jest istotne. To nas przyciąga, a my przyciągamy to do siebie. Konkluzja. Gratulujemy sobie, jesteśmy na dobrej drodze. No dobrze, a co z innymi, zapyta ten i ów. To jest sprawa ich z Chrystusem, ich z Bogiem Ojcem. To nie jest nasza sprawa. Ja też mam długi nos i go nie wtykam w nie swoje sprawy. Po to mam długi nos, żeby pamiętać o tym. Nie wtykaj go tam, gdzie nie należy. Dbaj o swój rozwój, dziel się z tymi, którzy chcą tego słuchać. Darmo otrzymaliście, darmo przekazuję wam. W ten sposób to ma być. I odwrotnie też. Darmo słyszymy, darmo dzielimy się doświadczeniami. Kto chce, mówi, aha, że to mi wpadł, zrozumiałem. Albo nie, to nie dla mnie. Ja idę jednak nadal swoją drogą. Wolno każdemu iść nadal swoją drogą, bo my nie wiemy, co jest dobrego dla bliźniego swego. Ale podzieliliśmy się z nim. No ale on nie słucha. Nikt nie jest zobowiązany nas słuchać. Jest jedno prawo dla wszystkich. My też nie jesteśmy zobowiązani słuchać nikogo, ani niczego. Jesteśmy wolnymi istotami, wybieramy sobie naszą drogę życia i bierzemy na siebie konsekwencje naszego wolnego wyboru. To są bardzo dobre wieści. To są wieści z wewnątrz, wieści z serca kosmosu. Anteny do wewnątrz, kochani. Konkluzja na dziś i do przodu, bo przeszłość na nas czeka, w nas samych, świetlana przeszłość. Do zobaczenia następnym razem.